Cześć, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i dzisiaj chciałam się z Wami podzielić czymś, co do mnie przyszło rano. Jest godzina teraz około chyba 12:30 angielskiego czasu i od rana siedzę, tłumaczę to, co otrzymałam z języka angielskiego. Jeszcze na ten temat jest to nagranie, więc po prostu musiałam troszeczkę się pogimnastykować, żeby to przetłumaczyć. No ale generalnie jest tego bardzo dużo, więc generalnie dla tych, którzy chcieliby coś wiedzieć więcej, no to prywatnie proszę się skontaktować, to przekażę dalej linki, gdzie to sobie słuchać. To jest tylko w języku angielskim i hiszpańskim, ale generalnie angielskim ja operuję, więc dlatego mam źródło angielskie. Ale tak pokrótce, chciałam Wam dzisiaj powiedzieć a propos sodu. Sodu, soli. I co się w ogóle dzieje na naszym świecie, jeśli chodzi o tą substancję? Więc chcę Wam tutaj, będę zrobiłam sobie takie notatki, więc będę troszeczkę czytać, żeby po prostu było łatwiej, żeby nie przegapić, żeby nie przedłużać. Więc chciałam Wam powiedzieć, że sód jest pierwiastkiem, bez którego układ nerwowy nie może funkcjonować, ponieważ sód zapewnia potencjał transmisji elektrycznej do komórek nerwowych. Nasze organy są elektryczne i nie działają wcale na kaloriach, jak nam to mówią. Wszystko jest elektrycznym potencjałem i jego interakcja transmisji i retacja napięcia między ogniwami. Sól. Społeczeństwo jest zaatakowane solą przemysłową, która atakuje układ nerwowy i mózg, co powoduje w człowieku parasyfikację, czyli stłumienie niepokojów i oporu, na przykład wobec rządów, wojen. Służy do kontroli umysłu, do zablokowania tego, co oczywiste. Polega na odsoleniu ciała, co powoduje niską propagację i transmisję niskich impulsów. Jest to system rozkładu i dlatego wchodzisz w procesy chorobowe. Wszystkie typy chorób zależą od tego, gdzie jest problem elektryczny. Wszystko jest psychosomatyczne. Procesy świadomości manifestują się w materii. Obecnie sól przemysłowa we wszystkich krajach, zwana solą kuchenną, zawiera florek sodu. Florek sodu neutralizuje sól. Zmienia on transmisję elektryczną w określonym zakresie częstotliwości, co ułatwia manipulację na wielu płaszczyznach. Jedną z nich, na przykład z tych manipulacji, jest stosowana poprzez środki masowego przekazu, czyli na przykład telewizja, radio, internet. Fluorek sodu występuje w zasadzie we wszystkich przemysłowych produktach spożywczych, nie tylko w paście do zębów. Możemy również znaleźć dużą ilość glutaminu sodu, która rozwarstwia neurony poprzez obniżenie potencjału depolaryzacji. W zasadzie co robi monosodowa glutamina sodu, to usuwanie ściennej izolacji przewodu elektrycznego powodującego przecieki i krótkie połączenia. Więc zwracajmy uwagę na produkty, które jemy. Produkty przetworzone, żywność przetworzona ma bardzo w sobie dużo tego oto składniku. Monosodowa glutaminu sodu. To są produkty, które naprawdę nie bierzmy tego, nie jedzmy tego, ponieważ to obniża naszą częstotliwość elektryczną. Przekazy neuronów, stajemy się bardziej tacy w letargu, uśpieni, nieczujni, więc po prostu jakby uspani, jesteśmy uspani. Więc co robić w takich przypadkach, żeby troszeczkę się z tego też wybudzić? Skupiajmy się na tym, aby być autentycznym. Wszystko, co musimy zrobić, to podążać za interesem swojej duszy. Słuchajmy, co nam mówi nasze wnętrze. Wsłuchajmy się w to, łączmy się z naturą, wyjdźmy do natury, usiądźmy przez 5 minut, połóżmy rękę na sercu i poczujmy, o co chodzi, na co mamy ochotę. Na tą chwilę rozwiązaniem jest masowe nieposłuszeństwo. Prawidłowe zachowanie to ignorowanie rządów, masowych, prowokowanych przez nich protestów, czy wojen, czy innych. Nie bierzmy w tego udziału. Nie ma nas jeszcze tylu na tej planecie,
przebudzonych, świadomych, zwał to jak zwał, ale tych, którzy idą i podążają ze swoją duszą, tych indywidualności, więc co możemy zrobić na tą chwilę, to nie słuchać się, nie przywiązywać się do systemów myśli. Jak się mówi, nie ma klaunów, nie ma cyrków. Zawsze też miej niezbędną elastyczność w przejmowaniu nowych pomysłów. Odrzucając poprzednie, bądźcie wierni duszy, która czyni wcielenie wartościowym. Bądźcie całkowicie wierni sobie. Są istoty na tej planecie, którzy wykonują świetną robotę i przekazują informacje innych i mają tą świadomość na tyle, są w tych gęstościach, że potrafią się przemieszczać i czytać informacje, ale jeszcze, tak jak mówiłam wcześniej, jest nas po prostu za mało. Ale jeśli każdy zajmie się sobą indywidualnie i będzie umiał wyciągnąć z siebie to źródło, tą siłę, którą każdy w sobie ma, to jako kolektywna całość będziemy mogli stworzyć lepszy świat, bardziej świadomy. Nie będziemy musieli podążać za tymi ich cyrkami, nie bądźmy tymi po prostu klaunami. Więc co jeszcze chcę dodać, że właśnie jako istoty, które robimy wyłącznie to dla siebie, to jest dla nas i tak wielką mocą, więc ocalenie swojej duszy jest też ogromnym sukcesem i wypełnianie swojego przeznaczenia. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że to was dzisiaj nie zmiotło za bardzo. Ja sama dopiero podjęłam się tego, żeby te informacje do mnie przychodziły i będę chciała tłumaczyć więcej rzeczy, które właśnie są przekazywane nam. Słuchajcie, to jest bardzo ekscytujące dla mnie, bo ja w końcu czuję, że ja nie jestem ta inna. Ja zawsze słyszałam, że jestem ta inna i nie mogłam się dopasować do reszty. A teraz już rozumiem dlaczego, więc jestem przemega szczęśliwa z tego powodu i też wam radzę, obudźcie się, słuchajcie swojego wnętrza i idźcie za tym, nie idźcie za systemem, nie słuchajcie się żadnych rządów. Bądźcie sobą. Życie jest piękne, obróćcie się do kas, spójrzcie, co nas otacza. Jest cudownie tutaj na tej planecie, dlatego cieszmy się tym. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zarezonowaliście. Pozdrawiam was serdecznie i życzę miłego dnia.